Dzień dobry, dzień dobry. Być może ktoś, bawiąc się programem MPC Beats, zastanawiał się, gdzie właściwie podziały się moje sample. W tym filmiku postaram się na to nurtujące pytanie odpowiedzieć. Otwieram pusty projekt i na początku stworzę może jakiegoś sampla, ponieważ jak widać, lista wszystkich sampli znajduje się tutaj, w tej części ekranu. Jeżeli otworzymy z prawej strony okienko Project Info, to samo okienko wyświetli się również w panelu bocznym. Wówczas będzie można je tutaj wyłączyć. No dobrze, przejdźmy może do sampli. Na razie w naszym projekcie żadnych sampli nie ma, ale to się za chwilę zmieni. Uruchamiam sampler. Ustawiam jako wejście mono. Dzięki temu widzę, że tutaj oba paseczki razem się poruszają. Jako wyjście też mogę ustawić mono i rozpocznę nagranie sampla. Posłużę się może o takim czymś zamiast instrumentu. Odnalazłem taki gadżet wymontowany ze staroświeckiego telefonu. No to jedziemy. I sampelek już powstał. Teraz postanawiam go zachować i proszę zwrócić uwagę, wyświetla się tutaj nazwa. New name. I nazwa zaczyna się od new sample. Jeżeli ja nic nie zmienię, to ta nazwa pozostanie. Tak więc może nic w takim razie nie zmienię i kliknę keep, czyli zatrzymaj tego sampla. I bends mamy new sample. I co ciekawe, pojawił się on tutaj w okienku i widoczny jest tylko wtedy, jeżeli kliknę All Samples. I wówczas mamy coś takiego, ten sampelek. Mogę, klikając prawym klawiszem myszy, zmienić jego nazwę, co właśnie uczyniłem. I dwukrotne kliknięcie otwiera ekran Sample Edit. Teraz mogę ustawić początek i koniec tego sampla. I teraz mogę go odsłuchać. Zielona strzałeczka oznacza początek, czerwona metę, czyli koniec. Posłuchajmy. Nagranie jest oczywiście troszeczkę zaszumione, ale tym do potrzeby tego filmu w ogóle bym się nie przejmował. To, co jest poza chorągiewkami, mogę usunąć używając funkcji Discard. Obrazek pokazuje wszystko to, co jest poza chorągiewkami, wyląduje w koszu. Do it. I mam to. A gdybym chciał tak stworzonego sampla użyć w jakiejś... Mogę jeszcze podgłośnić tego sampla. A gdybym go chciał użyć w jakimś innym projekcie, no cóż, po pierwsze musiałbym tego sampla zapisać. A najprościej można to zrobić, zapisując cały projekt, nad którym się pracuje. Kombinacja klawiszy Ctrl i S powoduje otwarcie okna do zapisu projektu i teraz wystarczy wybrać nazwę. Niech to będzie nazwa test i save. Można oczywiście tą nazwę wpisać z klawiatury. Ja po prostu posiadam taki plik o nazwie test, który każdorazowo przy tego typu operacji mi się nadpisuje i wszystkie dane są wówczas stracone. I dzięki temu przynajmniej różne śmieci mi się na dysku nie zapisują. Save. Oczywiście zapisuję ponownie. Wykonuję override, czyli nadpisuję te dane i teraz utworzył mi się nie tylko plik pojedynczy, który zawiera informacje o użytych w projekcie programach i sekwencjach, ale również utworzył się katalog, który nazywa się Test Project Data i
W tym katalogu znajdują się wszystkie sample użyte w tym projekcie. W tym wypadku jest to ten jeden, jedyny sampelek o nazwie Dial. Podejmę teraz desperacką próbę użycia tego sampla w jakimś innym projekcie. W tym celu otworzę jakiś nowy projekt, a niech to będzie jakaś piosenka demo, jakiś gotowy, zupełnie inny projekt. O, i gdybym tutaj chciał użyć mojego sampla, to muszę go teraz odnaleźć w czeluściach mojego dysku. W tym celu otwieram File Browser. Muszę odnaleźć tutaj mój projekt. W katalogu Documents mam katalog MPC Beats, w którym znajdują się, proszę zwrócić uwagę, tutaj liczne projekty i każdy z nich ma Project Data. Teraz muszę odszukać katalog, który będzie się nazywał Test i Project Data. Spróbujmy to może zrobić. Sytuacja się troszeczkę przeciąga, dlatego może zrobię to poza ekranem. Tak to jest, jak się ma ładny śmietnik. Mamy to. Katalog się odnalazł. Klikam dwa razy. I w środku tego katalogu znajduje się Dial Wave, czyli dzwonienie. To jest sampelek, który wykonałem przed chwilą. Mogę go teraz przeciągnąć tutaj na pusty pad i ten sampelek już tutaj jest. Mogę go troszeczkę tutaj ściszyć, dzięki czemu nie będzie to tak strasznie wyło i mogę ten dźwięk dopasować do poziom dźwięku do poziomu pozostałych użytych w programie sampli. No i posłuchajmy. I oczywiście odtwarzanie tego sampla mogę tutaj nagrać. A popatrzmy jeszcze, jak to wygląda w kwestii projektu, nad którym pracujemy. Otworzę może tutaj ponownie zbiór wszystkich użytych sampli i sprawdźmy. Mogę tutaj klikać. Jeżeli kliknę wszystkie sample, to one powinny się tutaj alfabetycznie ułożyć i sampelek się tutaj pojawia. Powinien on się również pojawić tutaj, jeżeli kliknę list tutaj ten program, Trap Kit, Playing Kit, ponieważ kliknięcie każdego z tych programów to są pluginy. Pluginy nie zawierają sampli, ponieważ instrument typu plugin jest generowany przez program. Natomiast ten program, który ma tutaj takie charakterystyczne oznaczenie, jest to program typu bębnowego, program typu drum i on składa się z sampli. I tu mamy pełną listę sampli, a sampelek Dial wyświetla się tutaj na początku. I mogę go sobie nawet tutaj odtworzyć. W tym filmiku to wszystko. Zachęcam do zabawy z bezpłatnym programem MPC Beats. Zachęcam do tworzenia muzyki. I zachęcam generalnie do kreatywnego spędzania czasu i korzystania z dobrodziejstw współczesnej techniki. A na moim kanale można znaleźć mnóstwo porad, w jaki sposób
tworzyć muzykę z użyciem darmowego programu MPC Beats. Jeżeli filmik się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia komentarza lub lajka. I niezmiennie życzę miłego dnia.